zdrowia, szczególnie dla normalnych. No ciekawe jest, czy wszyscy ci socjaliści, co głosowali na Bidena, zdają sobie sprawę, do czego wybór ten doprowadził. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No mamy Ukrainę, no wielka tragedia. No nie ma tam demokracji, bo w Ameryce i na świecie mówią, że trzeba bronić demokrację, ale tam demokracji w sumie nie ma, pozamykali te wszystkie partie opozycyjne. No nie zmienia to faktu, że ludzie giną, niewinni ludzie giną, nie zmienia to faktu, że Anna Pugaczowa, nie, ona nie jest Anna Pugaczowa, jakoś tam Anna Pugaczowa, jakoś Pugaczowa ma jakieś korzenie żydowskie i wylądowała, 73 lata ma, wylądowała 46-letnim mężem, no to prawie 30 lat różnicy, no i dwoma bliźniaczkami, no te dzieci były urodzone przez matkę autobus. Pugaczowa 73-letnia, no to miała być 63 lata, czy 62, jakby miała rodzić, nie rodziła. No ale to właśnie tacy ludzie opuszczają Rosję, tak, także jest tragedia dla Rosjan, dla Ukrainy, dla Ameryki. Dla Ameryki jest totalna tragedia, no bo mamy Bidena. Mamy Bidena, cena benzyny rośnie, inflacja jest galopująca. No i właśnie tu jest ten problem, tak? Co będzie? Banki konfiskują pieniądze rosyjskie. W Ameryce, no, po II wojnie światowej, no, to było takie, to jeszcze złoto, bardzo ważne było złoto, było spotkanie w Bretton Woods. Bretton Woods, no, to jest w stanie New Hampshire. Stan New Hampshire, jak popatrzycie na Amerykę, no to jak tutaj jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Atlantyk, tam jest gdzieś Europa, no to New Hampshire jest właśnie tutaj, no niedaleko Kanady, wschodnie wybrzeże, niedaleko Kanady. No i tam uzgodnili, że będzie parytet złota, że to wszystko jest wymieniane, wszystkie kraje mogą się wymieniać, no i to złoto było lokowane w bankach amerykańskich. W 1971 roku w sumie Nixon skonfiskował pieniądze, złoto znaczy się, i wszystko było zrobione na przeliczniki dolarowe. Ameryka poszła do Arabii Saudyjskiej, mówi pompujcie ropę na cały świat, będą petrodolary. Także ten dolar jako silny wymiennik taki światowy został ustanowiony, no tyle, tylko że wszyscy zaczęli drukować pieniądze, a szczególnie Ameryka. Ameryka za Bidena wydrukowała miliardy dolarów. Wszyscy ci socjaliści, specjaliści, ekonomiści socjalistyczni mówili, że można drukować pieniądze, żadnego problemu nie będzie. No wszyscy normalni mówili, no tak, jak nadrukujecie pieniądze, no to prawo popytu i podaży spowoduje to, że będzie inflacja. No i na całym świecie jest teraz inflacja. Nie doszła teraz ta wojna. Te wszyscy przywódcy organizacji NATO ostatnio się zebrali właśnie w zeszłym tygodniu, żeby popatrzeć, jak to wspomóc się wzajemnie względem wojskowym, no bo Trump wbrew temu, co dużo oszustów mówi, że Trump się chciał wycofać z NATO, no Trump to w zasadzie mówił, słuchajcie, wszyscy mają płacić 2%, Niemcy płacą tam 1%, inne kraje płacą też 1,5%, chyba tylko Polska przynosiła w zębach 2%. To jest to, co Trump mówił. Jak się uzgodniliście 2% dochodu narodowego, no to macie płacić. No i zebrali się ci wszyscy przywódcy, patrzyli, co robić z tą Rosją. Boją się tej Rosji, Niemcy szczególnie się boją tej Rosji, bo Putin tam jeszcze tą ropę jednak pompuje. Ameryka też wykorzystuje Ruskich do tego, żeby całować w tyłek Irańczyków, także i Ruscy pośrednictwą w negocjacjach z Iranem. No ogólnie jest jeden wielki cyrk taki polityczny, no ale inflacja ta światowa jest nieprawdopodobna. W zasadzie inflacja to załatwiła już na dzień dzisiejszy, w marcu, w kwietniu 2022 administrację Bidena. Już nawet ci normalni demokraci, no ja nie mówię o tych ekstremistach, wszyscy ci lewacy, zielono środowiskowcy i cała ta reszta marksistowska, no to
Ona nigdy się nie przekona, no ale ci normalni demokraci już zaczynają widzieć. No i cała kooperacja zachodnia w sprawach wojskowych jest ważna, no ale jest również ważna w ramach ekonomii. No Ameryka ma 50 stanów, ma 50 stanów, czyli takich można powiedzieć 50 małych państw ze wspólną walutą, wspólnym językiem, wspólną stolicą. No Europa na dzień dzisiejszy, no to również jest, to jest 27 krajów członkowskich i kilka sąsiednich. No Ukraina nie jest akurat w NATO. No i wymiana gospodarcza amerykańsko-europejska, amerykańsko-japońska, australijska i tak dalej. Ekonomia amerykańska również zależy, no jest dosyć spora z Anglikami, z Turcją. Także to wszystko jest światowe. Na dzień dzisiejszy to wszystko jest światowe. W Ameryce jest 8%, w Europie no to jest mniej więcej tam koło 7%, nie dużo mniej. W Wielkiej Brytanii no to jest powiedzmy tam w Eurozone to jest 5,9%, w Niemczech jest 5,5%, no ale to tak 6-7% to się wszystko mieści. W Japonii również cały ten jen no to spada, także to ma wielki wpływ na to. Ogólnie rzecz biorąc to inflacja, no to wszyscy patrzą, czy tam tłumaczą, że to jest wewnętrzna sprawa każdego tam kraju, no ale to już to raczej to już nie jest. Biden się tłumaczy, Boris Johnson się tłumaczy, łamie się to wszystko w partii rządzącej Niemiec. Także wszyscy to mają. No i ogólnie rozwiązaniem to jest to, że banki w Ameryce, no to federalne rezerwy bankowe mają coś robić. W Anglii bank angielski, w Europie europejski centralny bank i tak dalej. Ostatnio to właśnie były problemy w latach 70. To właśnie wtedy, kiedy Ameryka odeszła od tego standardu złota, zrobiła w bambuko wszystkich, Francuzi to podobnie, chyba nawet przyjechali pancernikami pod Amerykę, żeby żądać swojego złota. No tam nic z tego nie wyszło, uzgodnili się. No ale później teraz ostatnio konfiskata tych wenezuelskiego złota czy irańskiego, no to jest właśnie też to, co się dzieje. No, polskie złoto, przedwojenne polskie złoto, chyba nie wiem, to do tej pory jest w Londynie, tam kilka czy kilkanaście ton złota w Londynie przedwojennego, nigdy nie zostało oddane. Oni chyba, Anglicy chyba też w sumie skonfiskowali sporo pieniędzy polskiego złota za to, że Polacy latali w dywizjonie 303. Tam też ta cała historia, no to też jest warta przypomnienia, czy zbadania, czy opisania. No, te życie polityczne, historyczne jest dosyć makabryczne. Także w latach 1970 było podobna taka globalna, jedna wielka inflacja. Całe to odejście właśnie w 1971 roku spowodowała to, że Europa, Ameryka no musieli się jakoś ustawić inaczej. No przeciwko czemu? No wszystkie te kraje, kurs waluty, no to był ustanawiany w stosunku do właśnie tych swojego obrotu, dochodu narodowego i tak dalej. No ale zanim to się ustabilizowało, no to był jeden wielki, kompletny chaos. Jak nie było tego złota jako wymiennika, no to handel międzynarodowy to skakał. Wolny rynek niby miał to ustalać, no ale inflacja była tak ruchoma w różnych krajach, że to nikt nic nie wiedział.
w Tokio. W Tokio się spotykali, to przez 6 lat się spotykali, żeby ustanowić, co mają zrobić. No i mniej więcej ustanowili, ale wszystko to irytowało. To irytowało, denerwowało, zmieniało całą tą sytuację ekonomiczną. Szczególnie pomiędzy krajami, które miały albo nadmierny deficyt handlowy, albo były albo na plus, czyli więcej sprzedawały, mniej kupowały, albo więcej kupowały i mniej sprzedawały. No to właśnie tak było ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami Zachodnimi w tym czasie, no i z Japonią. Japonia produkowała na potęgę, Ameryka wysyłała na potęgę do Niemiec Zachodnich. Te ceny podstawowych tam produktów plus te różnice w inflacji, niszczyło to wszystkie te międzynarodowy biznes, te inwestycje, to nikt nie chciał inwestować, no to trudno było przypuszczać, co się uzyska po 2, 3, 5 latach inwestycji. Te inwestycje w sumie zaczęły się w Ameryce, no bo co robią? Rosjanie kupują te tak zwane bonds, czyli Chińczycy również kupują te bonds. Jakby Chińczycy powiedzieli, że chcą z powrotem, to są tam tryliony dolarów, które Ameryka powinna im oddać. No ale to było skoordynowane w latach 1980, także troszeczkę uspokoiło to cały ten system ekonomiczny. Inwestycje, no to zawsze są takie, że stwarzają miejsca pracy, że jest wzrost jakiś ekonomiczny, no i współpraca ta monetarna, ta finansowa, no to powoduje to, że można produkować tam, gdzie się opłaca. No okazało się, że najbardziej jednak się opłaca produkować w Chinach, no i Amerykanie wypuścili kontrolę, tak samo jak i Europejczycy i Chińczycy to wszystko przejęli. No dzisiaj ta ekonomia jest troszeczkę inna niż w latach 1970, ale jest nawet troszeczkę gorsza. No, ludzie kupują na potęgę, wymiana handlowa jest światowa, to wszystko jest tanio robione, no ale to właśnie dlatego, że jest tanio robione w Chinach, no to są te deficyty finansowe, no żaden kraj nie może się utrzymać z serwisu tylko krajowego. Ludzie jednak muszą jakoś zarabiać, pracować i mieć co wymieniać. Teraz te wszystkie centralne banki, właśnie tak jak wspominałem, Bank Angielski, Federalne Rezerwy i tak dalej, no to oni w zasadzie dominują w tym światowym i lokalnym rynku, no ale co to się stało? To się stało, że długi rządowe po prostu są bez końca. W Ameryce teraz mówią komuniści, socjaliści mówią drukować, forsa, nie ma czegoś takiego, no mówili, że nie ma czegoś takiego jak inflacji, nie ma problemu jak zadłużenia. W Ameryce teraz chyba zadłużenie to jest 30 trylionów, czyli to jest dużo, dużo ponad dochód roczny narodowy. W niektórych krajach jest właśnie podobne. No i wszyscy ci sojusznicy zachodni, czyli w zasadzie NATO, kraje NATO plus Australia, Japonia, no muszą jakoś to się zjednoczyć przeciwko tej inflacji, wszystko jakoś to ustabilizować. No w Ameryce teraz się szykują do tego, żeby ściągać fabryki do Ameryki. No nie wiem, czy fabryki butów wrócą, ale przypuszczalnie
te wszystkie drogi, fabryki, półprzewodników, wszystkich spraw robionych do komputerów, do elektroniki i tego rodzaju rzeczy, no to chyba będzie. No Putin sprawdził bezpieczeństwo zachodnich instytucji państwowych, takich jak NATO. No i teraz to było bardzo przykre, kosztowne, no i w sumie tragiczne, ale następnym krokiem no to jest właśnie ta współpraca ekonomiczna. No tam wiadomo, że Chińczycy to zniewolili Afrykę swoimi inwestycjami, no i rozliczają się w sumie w juanach. Przypuszczalnie Rosja i Chiny, jak to się wszystko uspokoi z tą Ukrainą, a przypuszczam, że po prostu no teraz już coraz mniej wygląda na to, że Putin osiągnie cokolwiek, czyli nie wejście Ukrainy do NATO i zabranie tych zachodnich ziem, no ale jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się stanie. Współpraca Rosji i Chin będzie silniejsza. Po tym, jak to się wszystko uspokoi, przyklepie i ochłonie i trochę zagoi, to oni razem z Koreą i z Iranem stworzą jakiś blok, nie tylko militarny, ale właśnie finansowy. Ten dolar doszedł do tego, że Biden po prostu narozrabiał tak dużo, lewica narozrabiała tak dużo, że jest tragicznie. No, przykro jest mówić, że wykorzystali panikę 19, tak? No, bo całe te wybory i te zablokowanie narodu i całego świata na 2 lata właśnie doprowadziło do tego, co doprowadziło. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Ostatnie 3 filmiki zostały właśnie zdemonetyzowane, jeden po drugim. Także no, zrobiłem jak zwykle odwołania, zobaczymy, ale jednak tam mikrofon czy zapisy z tytułu wychwytuje od razu, no i demonetyzuje. Nie narzekam o demonetyzację, tylko tłumaczę, że jak nie ma demonetyzacji, że jak nie ma monetyzacji, czyli nie ma tych paru centów za 500 obejrzeń, no to YouTube nie poleca. Jak nie poleca, no to nie ma nowych subskrybentów i tak dalej. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych, no z reguły, no to większość konserwatystów jednak pracuje, płaci podatki, chce normalnie żyć, chce prowadzić normalne życie, liczy na siebie, nie liczy na innych. Socjaliści no to zawsze uważają, że wszyscy mają jednakowe żołądki, no ale nigdy nie wspominają, że wszyscy mają 2 takie same ręce i powinni pracować tak samo, żeby nakarmić się tak samo. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że jak mieszkacie w Kalifornii, płacicie już $7 za galon, no to tam chyba zgrzytacie zębami. No w innych Stanach, gdzie płacicie $5-6, no też chyba zgrzytacie zębami. No ale to jest dzięki wam. Dzięki wam jest napad na Ukrainę, dlatego że Biden wycofał wojska z Afganistanu i Chiny i Rosji się zorientowali, że Biden no to po prostu jest dziadek, którego można w zasadzie zignorować. Cena benzyny, no Biden pierwszego dnia zamknął Keystone, czyli główny amerykański rurociąg, który szedł z północy na południe Ameryki i tak dalej. No to są sprawy oczywiste dla wielu, dla wielu lewaków. Nie, w ogóle to nie dochodzi, no ale są konsekwencje. Konsekwencje są za wybory. Dlaczego? Dlatego trzeba wybierać normalnych w listopadzie, już za parę miesięcy.
w listopadzie 2022 do Kongresu Amerykańskiego. Trzeba wybrać i wywalić na pysk tych wszystkich lewackich reprezentantów i wszystkich lewackich senatorów, żeby Ameryka była taka sama jak przez ostatnie 200 lat. Wolność osobista, brak cenzury i tak dalej. Zdrowia dla normalnych.